Bejsbolista. Pensare che la maglia grande, la sua voglia che lascia la famiglia se ne va. Diventare un campione come suo papà. Per tutti grande meraviglia quando una medaglia la sua squadra figlia in verità. Finalmente dal consenso pure di mamma. Le ragazzine che ti seguono impazziscono per te. Il più simpatico e dinamico nel baseball non c'è. Tu colpisci forte, il tuo lancio è un'arte, l'avversario inerte, quando lanci tu come fai? Tipichissimo del baseball. Powrót do Izo. Raz, dwa. No, wystarczy. Trenowaliśmy intensywnie. Nie mogę. Dlaczego nie robimy lżejszej zaprawy? Wiesz, że nie możemy. Zmiana treningu. Naprzód. Należy nam się trochę odpoczynku. W życiu istnieje nie tylko baseball. Racja. Jeszcze przykład z mamy. Od lat pracuję w tym samym miejscu i nigdy się nie skarży. Zgadzam się, ale powinieneś wziąć pod uwagę, że jeśli rozpatrzymy inny punkt widzenia... Mówiłeś wystarczająco długo. Coś dla was, łapcie! Co tam jest napisane? To do mamy ze Stowarzyszenia Handlowców. Zapraszają ją z rodziną do Izo. Co takiego? Podróż? Mamo, wspaniała wiadomość. Jedziemy na wycieczkę. Doskonała okazja, żeby odpocząć. Właśnie, przyda nam się odpoczynek. Będziemy łowić ryby. To wycieczka nad morze? O tym marzyłam. Zabawy na plaży. A wieczorem zapalimy ognisko. Będziemy chodzić na romantyczne spacery w świetle księżyca. Nie zabraknie świeżych ryb. Powiedzieliście Izo? Niemożliwe. Coś nie tak? Co się stało? Nie pojedziemy do Izo, przykro mi. Co? Dlaczego, mamo? Nie rozumiem. Pojedziemy innym razem i gdzie indziej. Do licha, powiedzieliśmy coś nie tak? Mamo, zaczekaj. Dlaczego tak postępuje? Taka okazja już się nie powtórzy. Postarajmy się zrozumieć. Na początku ucieszyła się, a gdy usłyszała Izo, dopiero zmieniła zdanie. Może to tylko zbieg okoliczności? Może nie powinna opuszczać pracy na tak długo? Fakt, to nieproste utrzymać taką rodzinę. Jesteśmy egoistami. Powinniśmy myśleć o niej. Masz rację, więc zapomnijmy o podróży. Zakaszmy rękawy i do roboty. Zupa nadchodzi. Proszę bardzo, smacznego. Jak długo mam jeszcze czekać? Już lecę. Zrobię ci masaż. Masz spuchnięte nogi. Czuję się nieźle. Rozumiemy, myślicie o wakacjach, które przeszły koło nocy. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Na wycieczkę możemy pojechać kiedy indziej. Poważnie, a ja postanowiłam przyjąć zaproszenie. Zasługujecie na to. Co? Poważnie? Hurra! Niech żyje!
Za mną! Śmiało! Jestem pierwszy, patrzcie! Pierwszy! Spójrzcie, rękawice i pałka. Kto to zostawił? Jakby wiedział, że przyjeżdżamy. Bierzemy je. Co robicie? Ej, do ciebie mówię. Co tu robicie i kto wam pozwolił? Przepraszamy, ale nie chcieliśmy... Jesteście źle wychowani. Proszę pozwolić wytłumaczyć. Nie mieliśmy złych zamiarów. To wy macie być moimi gośćmi? Zgadza pan. Proszę poszukać naszej mamy. Właśnie, gdzie mama? Rzeczy, które leżały w szopie, przypomniały nam baseball. Przeklęty baseball, do diabła z nim. Nie rozumiem, dlaczego pan tak robi? Przecież to sport. Nigdy nie zrozumiesz. Mój wnuk grał w baseball. Do licha, gdzie się podziała mama? Jak się nazywacie? Tylko bez kłamstw. Chcę poznać wasze imiona. Nasza mama nazywa się Kumiko Tobase. Tobase, a więc wasz ojciec... Wasz ojciec Kintaro Tobase grał w Kondorach i zginął podczas meczu. Tak, to nasz tata. Niesłychane. Nie spodziewałem się. Nie wiecie o moim wnuku. Od lat dźwigam ciężar tej historii. Czy nasz ojciec zrobił coś złego? Bzdury! Mój wnuk kibicował Tobasemu. Przez wiele lat kondory przyjeżdżały do Izo na zgrupowania. Mama nie mówiła. Wówczas mój wnuk był w waszym wieku i doskonale grał w baseball. Naprawdę? Chodził patrzeć, jak grają? Nie mógł się nigdy doczekać, kiedy kondory przyjadą do Izo. Mógł stać i godzinami przyglądać się, zapominając o domu. I co się stało? Przez twojego ojca mój wnuk doznał kontuzji ręki. To straszne. A nasza mama wiedziała? Jasne, byli świeżo po ślubie i przyjechała tutaj. Rozumiem teraz, dlaczego bała się jechać do Izo. Na pewno poszła na boisko. Boli! Pomóż mi! Mama! Jesteśmy! Jak mnie znaleźliście? Ten pan opowiedział nam wszystko. Nie myślałem, że tu wrócę. Boisko opuszczone. Wasz ojciec przeżył tu najpiękniejsze chwile, trenując, żeby zostać mistrzem. Tak jak marzył. Żadne inne miejsce tak nie świadczy jego miłości do baseballu. Wybacz, gdybyśmy znali wcześniej tę historię, nie nalegalibyśmy na przyjazd, naprawdę. To wy mi wybaczcie, że zostawiłam was. Czułam, że muszę przyjść tutaj. Tata by się ucieszył, gdyby nas widział. Gdyby nie to wspomnienie.
Witam. Dawno tu nie byłam i nie widzieliśmy się kawał czasu. Wiele lat czekałem na tę chwilę, a teraz zupełnie nie wiem, co powiedzieć. Proszę zrozumieć. Przyjeżdżając do Izo, nie mogłam nie przyjść tutaj. Jak zdrowie wnuka? Nienawidzi tego miejsca i tych wspomnień. Nigdy nie mówi o baseballu. Pani otwiera stare rany. Nie, to my upieraliśmy się, żeby tu przyjechać. Mieliśmy dość miasta i chcieliśmy wybrać się na wycieczkę. Nasza mama nie zasługuje na to. Przecież nie jest winna. Nie może pan też oskarżać taty, chociaż on wykonywał rzut. Nikt z nas nie jest winny. To mogło się zdarzyć każdemu. Pański wnuk jest młody i może ułożyć sobie życie na nowo. Rozumiemy jego dramat, ale nie wolno się poddawać. Racja. Nie będę wysłuchiwał oskarżeń starego uparczucha. Więc możesz odejść. Nie musisz być naszym gościem. Nie, chcę tu zostać. Nie będę cię zatrzymywał, bądź spokojny. Uparty jak muł. Pewnie się zaziębie, ale zimno. Dziubo, nie można trochę dolać gorącej wody? Chwileczkę, postaram się. Co pan wyprawia? Ratunku, Kanto, chodź szybko. Co pan wyprawia? Nie chcę tego więcej widzieć. To jest sprzęt do baseballu. Nie może pan tego spalić. Pański wnuk nigdy by tego nie wybaczył. Nie może pan tego zrobić. Mój wnuk już nigdy nie będzie ich używał. Zrobiłeś sobie krzywdę, Kanta? Niedługo przestanie cię boleć. Tak, nie ma powodów do niepokoju. Obawiam się, że są. Ręka ci puchnie. Długo będziesz niesprawny. I nie będziesz grał w baseball. Na pewno ten stary chciał się tak zemścić. Tego brakowało. Jeśli Kanta nie będzie mógł grać, no to koniec Homerów. A chcieliśmy zostać zawodowcami. Tata by się zmartwił. Jeszcze nie jestem skończony. Nasze marzenia się spełnią. Co ja zrobiłem? Przecież nie chciałem. Dziękujemy za gościnę. Jak tam ręka? Już prawie nie boli. Przez wszystkie te lata ignorowałem baseball i wszystko, co się z nim wiąże. Dlatego nie mówiłem o śmierci pani męża. To stało się 5 lat temu. Wydaje mi się niemożliwe, że taki człowiek nie żyje. Taki silny, żyjący sportem. Dopóki będzie cię bolała, potrenujemy kulami. Słusznie, poradzimy sobie. Chodź, mamusiu. Muszę już iść. Chodź, mamy następne. Dobrze. Znakomicie, rzuty odzyskują moc. Proszę, wracam do formy. Dzieci, chcę z wami porozmawiać. To znowu ten stary.
Dlaczego pani to zostawiła? Po co? Żeby pański wnuk się nie poddawał i grał w baseball. Jestem pewna, że wróci do sportu. Nie należy się tak łatwo poddawać. Kata miał przykry wypadek i wcale się nie załamał. Masz do mnie żal? Proszę mi wybaczyć, zachowałem się bardzo nieładnie, ale to troska o zdrowie mojego wnuka tak mnie zaślepiła. Panie Kosi, chciałbym, żebyście rozegrali mecz. Byłbym szczęśliwy, gdyby to się na coś zdało. Poważnie? Napiszę do mojego wnuka i opowiem mu o tobie i o twoim wypadku. Mam nadzieję, że mu to pomoże. Zgoda. Ojciec bardzo by się ucieszył. Mam nadzieję, że mój wnuk nadal kocha baseball. Zrób co w twojej mocy, ale uważaj na rękę. Bądź spokojna, mamo. Brawo, Kanto, doskonale. Nadal jestem najlepszy. Dobrze. Ma taki styl jak jego ojciec. Jestem nie do pokonania. Śmiało, naprzód. Jesteście najlepsi. No i mnie przypadł w udziale decydujący rzut. Jestem zbyt zdenerwowany, by go dobrze wykonać. Naprzód! Tempo! Kumiko to bazę, szybko! Co, mama? Co wam przychodzi do głowy? Masz okazję pokazać, mamo, czego nas uczysz. Wszyscy przeciwnicy są bardzo wysocy. Tak, zajmij miejsce, Dżubę. Mało, mamo! Ależ nie grałam od lat. Pani Tobaze, to decydujący moment. Nie może się pani teraz wycofać. Tak, zapraszamy. No, nie daj się prosić. Mamo. Nasze życie spoczywa w pani rękach. Nie spodziewałam się. Udawaj, że jesteś w świetnej formie. Grać. Proszę się skoncentrować. Pani Tobaze, gotowi? Rzucam. Uważaj, mamo. No, śmiało. Ja jestem gotów. Czekam. Naprzód. Błąd pałkarza. Drugi błąd pałkarza. Błąd miotacza. Drugi. Trzeci. Trzy błędy. Ekscytujący moment. Dwa błędy pałkarza, trzy miotacza. Zostały jeszcze dwie piłki. Błąd miotacza. Brawo, mamo! Tylko tak dalej! Poradzisz sobie! Udało się! Niech żyje mama! Hurra! Biegnij! Szybko! Szybciej!
Baza już niedaleko, śmiało! Dobra, punkt. Byłaś wspaniała, mamo. Wiedzieliśmy, że dasz radę. Niech żyje mama, hurra! Zwycięstwo Homerów 14-13. Dziękujemy za mecz. Cześć! To był naprawdę wspaniały mecz. Pani mąż byłby dziś pani dumny. Co ty kombinujesz? Kanta, co robisz? Chciałbym wziąć stąd troszkę ziemi jako pamiątkę po naszym ojcu. Na pewno by się cieszył. Masz rację, nie pomyśleliśmy o tym. Proszę. Ja mam najwięcej. Nie, nieprawda. Widzisz, Quintaro, jak twoje dzieci cię kochają. Mamy takie dobre, udane dzieciaczki. Spójrzcie, co znalazłem. Żółbę ty łasuchu. Jestem zdania, że to powinien być niezapomniany moment również dla niego. Był to film z serii Baseballista, wersja polska Studio Publishing. Del baseball, per indossare quella maglia grande, la sua voglia che lascia la pelle.